I think I smell a barbecue. Siemka ze strony Prosołt i witam was ponownie, powiedzmy ponownie w serii Spyro Reignited Trilogy. Jednak będziemy teraz ogrywać drugą grę z tej trylogii, czyli Spyro 2 Rictus Rage. Jest to oczywiście zastępca gry Ratchet & Clank na PlayStation 4. Które udało mi się ukończyć na 100%. Jeśli nie widzieliście jeszcze Ratcheta, zapraszam. No i co? Kolejna część przygód Spyro. Oczywiście gra zrobiona przez Activision. Początkowo ten oryginalna wersja była robiona przez Insomniac Games. Ale no, jako że nie mieli chyba w planach zrobienia Spyro, to wzięło się za to Activision. I tutaj, jak widzicie, właśnie Spyro the Dragon ma zrobione na 120%. Jakie są, jaka jest maksymalne, jakie maksymalne procenty można zdobyć w Spyro 2 Rictus Rage, to tego nie wiem, szczerze mówiąc, ponieważ chyba nigdy nie grałem, szczerze, nie grałem, bo nie miałem czasu. Najpierw, jak sobie kupiłem oryginalną trylogię na PS3 jeszcze, to mówię sobie, nie, najpierw pierwszy Spyro, dopiero potem reszta. No i nie skończyłem tego pierwszego Spyro w ogóle. No i to Spyro 2 raczej będzie na ślepo, no więc zaczynajmy już od razu. Możliwe, że nie będę wam tutaj przybliżał fabuły, bo tutaj zaraz się wszystko wyjaśni. Zobaczymy. Raczej będzie kascenka. Czy ten deszcz się kiedyś skończy? Już nie pamiętam, jak wygląda słońce. Czas wybrać się na wakacje w jakieś słoneczne i ciepłe miejsce. Wybrzeże smoków, o tak! Nie byłem tam od rozgromienia gnieznośnego gnorka. Co ty na to, Iskier? Masz ochotę na plażowanie? Ostatni jest gnorkiem! To działa, profesorze? Prawie. Jeszcze kilka drobnych zmian w kulach i... Może to nie najlepszy pomysł. Ściągnięcie smoka może bardziej rozzłościć Ripta. Uspokój się i nie dramatyzuj. Widziałaś w książce profesora? Mają takie wielkie szpony, a zęby jeszcze większe! I zioną ogniem, o tak! Są jeszcze groźniejsze niż Ripto. Dokładnie o to chodzi. Smok to nasza jedyna szansa na powstrzymanie go, wiesz o tym. Smuga, wypierdalaj do Overwatch. Wow, twarde lądowanie. Cześć, którędy na plażę? Ej, przestańcie się gapić. Nigdy smoka nie widzieliście, czy co? Jesteś smokiem? A co, to się pasuje, kotku? Kotku. Proszę, proszę. Coś tu się kroi, a ja nic nie wiem.
Chyba nie próbujecie czegoś przede mną ukryć. Smok? Ściągnęliście smoka do Avalaru? Nienawidzę smoków! Ja! Aj! Gniot, bierz go, zabij! Kaps, ty ten paku, zeżarłeś moje berło! Tobą zajmę się później! Kim był ten Boots? To Ripto. Musimy się go pozbyć. Jest źródłem nieustających kłopotów. Zresztą szkoda czasu na gadanie. Lepiej przejrzyj przewodnik magiczny. Dowiesz się więcej na temat naszego świata, a ja muszę sprawdzić, co knuje Ripto. Spotkamy się w letnim lesie. Zaraz, chwileczkę! Jakim cudem daliśmy się w to wplątać, co? No, tutaj widzę, nie musiałem nawet fabuły tłumaczyć, bo tutaj jest wszystko jasne. Tutaj ktoś nas sprowadził, o Jezu. Halo, halo, co tu się dzieje? Tu mamy do zebrania 10 tysięcy, czyli mniej niż w pierwszej części. W pierwszej części mieliśmy chyba 12 tysięcy? Jakoś tak. Ale tutaj w lokacji domowej witamy w ogóle... w migocie, Spyro! Przeżywamy właśnie inwazję chciwych jaszczurek, które wykradają nasze klejnoty. Czy możesz je powstrzymać? Powiem wam, podoba mi się jak na razie... podoba mi się na razie, jak to jest wszystko zrobione. Widzę, że nawet soundtrack jest inny, mimo tego, że to i tak jest remaster, więc... Ała, chciałem być fajny i tak... Weź w dupę. O! Za zabicie wroga dostałem... jakąś kulkę? I znowu dostałem kulkę jakąś. Cyk, kolejna. Biedronki, aha, czyli żeby pewnie ważkę dostać sobie. Nie wiem, czy o tym wspomniałem, ale tą serię oczywiście też na 100% zrobię. Możliwe, że tu też będzie do zdobycia więcej niż tylko 100%, jak to było w poprzedniej części. Widzę, że my nawet chyba nie dostajemy klejnotów nawet za wrogów. Dobra, chyba muszę iść teraz tutaj. Chociaż jeszcze się tu rozejrzę. Dobra, nie ma nic. Hej, Spyro. Moja przyjaciółka Elora prosiła, bym ci pomogła. Za każdym razem, gdy się spotkamy, zapiszę twoje postępy. O tak! Pacnięcie oznacza, że kiedy wpadniesz w tarapaty, cofniesz się do tego miejsca. Mhm. Fajny dubbing, by the way. Zrobiony w tej grze. W Crashu trylogii nie ma dubbingu akurat. Jest wszystko po angielsku, nawet kwestie są angielskie. Napisy, znaczy. Jesteś tym smokiem, o którym wszyscy mówią. No cóż. Mostu nie otwieramy za darmo, nawet dla celebrytów. Przejście będzie cię kosztowało 100 klejnotów. Dziękuję, panie smoku. Nazywasz się Spyro, a?
Od teraz możesz korzystać z mostu, kiedy zechcesz, za darmo. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Może jak będziesz bogatszy. Serio, chyba nigdy nie grałem w tą część Spyro akurat. Miałem okazję, ale zrezygnowałem, jak widzicie. My, górnicy, jesteśmy za niscy, by wspinać się po tych drabinach. Ty najwyraźniej też. Wróć do Migotu, kiedy już nauczysz się wspinać. Aha. Czyli jakąś umiejętność będziemy mogli zdobyć. Ciekawe. Aby dobrze rozejrzeć się wokół, przytrzymaj akcję. Spróbuj jej użyć, by rozejrzeć się po tej jaskini. No, widzę, że coś u góry jest jeszcze. O, tutaj ominąłem nawet. Tutaj nie wejdę. Może od tamtej strony bardziej. Od tej. Nie. Ile już mamy? 205. Okej. Oczywiście tą lokację sobie już raczej skończymy w tym odcinku. Dzięki za pomoc w pokonaniu jaszczurek! Chcemy wynagrodzić twoje zaangażowanie talizmanem Migotu! Okej. Magiczny portal, przy którym stoję, zabierze cię do letniego lasu, jednej z krain świata Avalar. Dobra, ja na razie tam nie chcę iść. Ale powiem wam, że chyba i tak nie zrobię tej miejscówki na 100%. Z tego względu, że nie mam tej umiejętności wspinania. No tam na pewno coś jest. A co to jest? Dobra, nie chcę wiedzieć. Na razie nie chcę wiedzieć. Te małe jaszczurki pożarły wszystkie moje klejnoty. Próbowałem rzucać w nie kamieniami, ale gadziny są za szybkie. Może ty w nie trafisz kamykiem? W razie pytań jestem do twoich usług. Jakie ja mam... Aha. Użyj kamieni, by zabijać moje jaszczurki. Wskazówek udzieli ci podskok. Żeby chwycić kamień w paszczę, wystarczy na niego wejść. Aby nim plunąć, wciśnij atak. Okej. Trzymam trójkąt jak coś. O, dobra. Niezły strzał! Za mną! Do kolejnej jaszczurki! Kurde. Ciekawe, czy mogłem strzelić ten dzbanek. Ale te szczurki są akurat fajnie zrobione. Ale masz parę, takie słodkie. Spyro. Sprawdź, czy trafisz kamieniem w tamtą jaszczurkę. Ile? Dupa. Działa.
No, o. No i dostał, i chuj. Nie wiem, jakim cudem miałem się tam dostać. Aby trafić jaszczurkę, musisz dobrze wycelować. Wciśnij... Dobra. Już to zdążyłem ogarnąć sam. Gdzie jest ta jaszczurka niby? Góry? A, tam! Ciekawe co tam jest. O! No tutaj jakaś dziwna bramka. Nie wiem o co z nią chodzi. Gdzie jest podskok? A, tu jest, dobra. No, tam jest kutas. O, ty szmato. Ja ci dam wymijanie. No, na pewno. No pewnie, ty. Jupi! Uchroniłeś moje skarby przed jaszczurkami. Przyjmij tę kulę. Zostawiła ją tu wczoraj jakaś skrzydlata dziewczyna. Aha. Mam jedną kulę, nie wiem po co. Aha. Świat letniego lasu. To jest dalej. Ile już mam klejnotów? Prawie 300. Jeszcze 103 jakoś. No, tu jeszcze coś było. Możesz teraz zapalić lampy. Aby zapłonęła największa lampa, jak najszybciej podpal pozostałe. Super moc pozwoli ci przez chwilę latać. Aha. Przejdź przez piramidę, by aktywować super moc turbolotu. Zapal lampy smoczym oddechem. Zapal wszystkie lampy jak najszybciej. Wow, ja latam. Chyba, że znowu odwrócone sterowanie. No już chuj. Ale które lampy? Te lampy? Czy te? Szczerze mówiąc, nie wiem.
Kurwa. No kurw. Uła, tu nic nie ma. A, dobra, te lampy mam zapalić. No jak chujnia. Chyba tak z automatu bierze. Zgasiła się jedna, a dobra. No powiem wam, że troszeczkę długo już mi to zajmuje, ten poziom, jak na razie. Dobra. Okej. Dziękuję za pomoc w zapalaniu lamp. Wróżka podarowała mi tę kulę, ale ja wolę klejnoty. Weź ją sobie. Okej. Kolejna kula. Jest jeszcze jedna do zdobycia. Zdobyto trofeum hipersonicznie. Mogę z tobą gadać? Nie mogę. O, patrzcie, tu mi nagle szybko schodzi. To jest specjalnie tak zrobione, żeby tego nikt nie zbugował. No ale... O kurde. Nie wiem, co z tą trzecią kulą. W ogóle, o nie, tu będą szlaki, nie. Patrzcie, oceaniczny szlak. Miejski, lodowy, Boże. Już mi się niedobrze robi. Aż mnie gardło boli na samym myśle. Dobra, no ale co? Nic tu po nas. Będziemy musieli sobie chyba tutaj wracać. Tak mi się bynajmniej wydaje. Że tutaj nie zrobimy wszystkiego za pierwszym razem na 100%, jak to miało miejsce praktycznie w każdym poziomie ze Spyro. Tak więc, no nie wiem, co zrobić. Czekajcie. Szybko wejdę w poradnik. I sprawdzę, czy tutaj jest coś konkretnego. Leśny las. Nie. Migot. Zapal latarni w jaskini?
A, trzeba mieć zdolność wspinania. To nie. Lecimy dalej tutaj. O Jezu. Do tego portalu. Podróż do niego lasu. No i zaraz będziemy to kończyć oczywiście. Będę musiał nazywać na przykład takie powroty, po prostu powroty do poziomu w letnim lesie, czy coś takiego. Kasenka. Smuga. O nie. O, cześć. Przepraszam, że nie przedstawiłam się wcześniej. Mam na imię Elora. Siema, jestem Spyro. Jesteś jakąś kozą, czy coś? Jestem faunem, Matołku. O, wybacz. Poznałeś już górników z Migotu? Tak, dostałem od nich prezent. Powiedzieli, że to talizman. Podarowali ci talizman? Tak, to dziwne. Wcisnąłem go do przewodnika, który mi dałaś. To tak, w Avalarze mamy 14 talizmanów. Wszystkie są magiczne. Zbierz ich wystarczająco dużo, a pomogą ci pokonać Ripta. Łowco, gdzie byłeś? Tak, jakoś zgubiłem się. Spyro pomoże nam zebrać talizmany. Pomogę? Pomoże? Spyro, spójrz. Na razie możesz zapomnieć o wycieczce na wybrzeże smoków. Ripto i jego potwory zawładnęli zamkiem w letnim lesie. Wybierz się w podróż po krainach Avalaru i przekonaj mieszkańców, by podarowali ci swoje talizmany. Trzymaj je w przewodniku. Ej, to mogę zrobić ja. A smok niech lepiej usmaży Ripta. Łowco, ty nie możesz nawet znaleźć własnych butów. Jak mogłabym powierzyć ci 14 talizmanów? Później opowiem ci coś o kulach. Na razie wystarczy, że znasz ich wartość. Ależ nie ma sprawy. Zbiorę kilka talizmanów, podpiekę zadek Ripta i obiad zjem już na wybrzeżu smoków. Dobra, teraz jeszcze jesteśmy, no właśnie, w letnim lesie i będą tutaj aż 4 zadania. Powiem wam, że te zadania mogą być ciekawsze, według mnie. Jest, żebym nic nie zebrał. Tak, coś miałem nadzieję, że może jednak Spyro będzie chciał pływać normalnie, a nie się topić od razu, jak to miał wcześniej w zwyczaju. Fajnie. No. A, pewnie żeby se ważkę ulepszyć. Dobra, słuchajcie. Na samym odcinku bierzemy się za letni las. Do Migotu sobie wrócimy niestety dopiero jak dostaniemy umiejętność wspinania się. Więc no. Tutaj też nie mogłem zrobić tego poziomu, żeby nie zbierać żadnych kryształów i wam pokazać to kiedy indziej. Z tego względu, że no musiałem na przykład, żeby przejść dalej, musiałem zebrać 100 kryształów, żeby zrobić ten most, więc no. Czasami tak robiłem, w Tomb Raiderze robiłem tak, że przechodziłem tylko fabułę, nie dotykałem żadnej geoskrzynki ani żadnej innej pierdolety. I potem zrobiłem sobie z tego oddzielne filmiki i nawet spoko wyszło, tylko plaża wraków mi się zbugowała, pamiętam. Ale dobra. Słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Spyro 2 Riptos Rage Reignited Trilogy.